bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam. Pewnie niewielu z was i całe szczęście miało okazję zobaczyć, co dzieje się ze zmarłym, co dzieje się z tymi, których pochowaliśmy 20, 30, czy może 50, a nawet 100 lat później. Odwiedzając kilka razy krypty nasze klasztorne, porządkując te krypty klasztorne, miałem tą możliwość zobaczyć to, o czym dzisiaj pisze święty Jakub. Te zbutwiałe bogactwo, zbutwiałe szaty, te szaty, które stały się żerem dla moli, złoto i srebro zardzewiałe czy zaśniedziałe. Właśnie tą rdzę, która jest świadectwem przemijalności. Patrząc, możemy myśleć o tym słynnym zawołaniu memento mori. Pamiętaj, aby umrzeć. Pamiętaj, że umrzesz. Pamiętaj, że to życie tutaj się skończy. I dzisiaj Jakub, choć mówi mocne słowa, to ciągle moc tych słów polega na tym, że walczy o zbawienie tych, do których mówi, tych, do których pisze. Bo mówi, oto woła zapłata robotników, żniwiarzy z pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk żniwiarzy doszedł do uszu Pana zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Woła Jakub i woła zapłata tych robotników, czyli woła niesprawiedliwość. Jakub chce potrząsnąć tymi bogatymi, nie tylko pokazując, że bogactwo jest złe, bo nie chodzi o to, że bogactwo jest złe. Ale pozostaje to pytanie, co robimy z tymi dobrami materialnymi tutaj na ziemi, które otrzymaliśmy na pewien czas. Bo wiemy przecież, że nic ze sobą nie zabierzemy, a cokolwiek nam do trumny włożą, to i tak zbutwieje, zardzewieje, zaśniedzieje. Dziś woła Jakub, abyśmy zobaczyli, a uzupełnia to bardzo mocno Chrystus w Ewangelii, pokazując, że to wszystko, co nie prowadzi nas do nieba, więcej, to wszystko, co powoduje tutaj zgorszenie, jest do odcięcia. Czy wolę być w niebie, czy wolę być w piekle? Gdzie wolę być? I faktycznie tu mogę coś tracić na ziemi, tu mogę mieć pewien niedostatek, ale Chrystus pokazuje perspektywę wieczną. Ten ogień tli dzisiaj się w tym słowie, w tej całej liturgii. Jakub pisze, toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Marek pisze, do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie. Stąd pewnie ta wizja piekła pełnego ognia, pełnego siarki, pełnego smoły. Ale nie chodzi dzisiaj o przerażenie, ale chodzi o zrozumienie. Chcę iść do nieba. I wszystko to, co mnie tam nie prowadzi, wszystko, co gorszy moich braci i siostry, dzisiaj chcę odciąć, dzisiaj chcę zostawić. I tą niesprawiedliwość, i to bogactwo, które wcale mi nie pomaga, i to wszystko, co obciąża, co tuczy moje serce i sprawi, że nie widzę drugiego człowieka, że już może nawet samego Chrystusa nie widzę i Jego zaproszenia. Mocne, dobitne słowa dzisiaj otrzymujemy w tej liturgii, ale moc tych słów jest ciągle zbawienna. Moc tych słów ma nami potrząsnąć, ma nas obudzić, ma sprawić, abyśmy odrzucili to, co niepotrzebne i zbędne i zobaczyli, co tutaj na ziemi buduje miłość, buduje jedność i co tutaj na ziemi prowadzi nas do nieba.